Dzisiejsze rozważanie będzie opierało się o dobrze znaną nam historię syna marnotrawnego. Może z uwagi, nie lubię, że tak powiem, przeciągać kazań poza godzinę 12, więc może nie będę czytał tej historii słowo w słowo, tekst w tekst, bo ją znamy. A jest ona zapisana w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Niemniej jednak, zanim do niej nawiążę, chcę coś, że tak powiem, stwierdzić, zapytać. Są takie cechy wśród ludzi, które my określamy jako mniej więcej tak, że ktoś jest operatywny, prawda? I ta cecha w jakiś sposób pretenduje, kwalifikuje tego człowieka do zajęcia jakiegoś stanowiska. O innych się mówi podobny wyraz, że jest przedsiębiorczy, czyli podejmuje sam inicjatywę jakiegoś kierunku, jakiegoś działania. Albo jeszcze inny wyraz, polski wyraz, kreatywny, czyli pozwala się, on rozwija się, szuka nowych możliwości swojego rozwoju. Te cechy charakteru całkiem dobrze odbierane są przez ludzi. Ja też, kiedy wykonuję jeszcze jako emeryt już swoją pracę, a ostatnio miałem dosyć dawno w Wiśle, na rynku, w szkole podstawowej, pianina 6, dostaliśmy mocno tam obciążeni tymi pianinami. Ale pomijam już tam to zdarzenie. Kiedy mam jakiś do pomocy ludzi, to cenię sobie, jak ktoś myśli przy pracy i sam mówi, zróbmy to tak. Nie jako ja, który ich tam nad nimi jestem, ale zróbmy to tak, a może tak będzie lepiej. Najgorsze jak ja jest to, kiedy mówię, zrób to tak, weź to tak, chwyć to tak, pochyl się tak, odwróć się z tym tak. To jest najgorsze. Więc operatywny, przedsiębiorczy, kreatywny. Te cechy charakteru całkiem dobrze odbierane są przez ludzi. Niejednokrotnie są promowane przez pracodawców, poszukujących ludzi wyróżniających się właśnie tymi cechami. Czy na płaszczyźnie życia duchowego, religijnego są one równie przydatne i przynoszą wspaniały owoc? Możemy odpowiedzieć i tak, i nie. Spójrzmy na historię opisaną w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, historię o synu marnotrawnym. Potem rzekł Jezus, czytam 11 werset, potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Przypowieść o synu marnotrawnym, ta przypowieść rozpoczyna się dosyć takim dziwnym sytuacją. Rozpoczyna się tak zwanego samorządnego określenia swojego bytu oraz niezależnym myśleniem syna. Ojcze, daj mi majątność. Ja chcę opuścić dom. Podejmuję to wyzwanie. I poradzę sobie. Daj mi majątność. W co wierzył syn marnotrawny, kiedy wypowiedział te słowa do swojego ojca? W co wierzył? Daj mi majątność. Daj mi to, co się mi należy. Ja sobie poradzę. Wierzył i był przekonany, że będzie szczęśliwy poza domem ojca. Będzie umiał zadysponować majątkiem, który otrzyma od ojca. Nareszcie nie będzie pod zasadami i standardami ojca. Ustanowi swoje. Nie będzie musiał słuchać rad i zakazów ojca. Uważał, że poradzi sobie z majątkiem, a majątek będzie służył tylko jemu.
nie musi uczestniczyć w obowiązkach i zadaniach ojca. Nareszcie wolny od zobowiązań wobec ojca i rodziny. Nareszcie nie ma ograniczeń. Nareszcie nie ma staroświeckich standardów. Był w pełni samorządny i niezależny. A co sprawozdają nam dalsze teksty i historia? Dalej czytamy, ja to trochę na swoją interpretację teraz przedstawię. Dalej stał się automatycznie zniewolony i zamiast rozkoszy stał się karmicielem świń. Zamiast dostatku jest zjadaczem odpadów. Zamiast wolności jest zniewolony okolicznościami nędzy. Zamiast wolności od przestarzałych standardów ojca podlega standardom ubóstwa, pogardy, zapomnienia w środowisku, który sobie wybrał. Jak czytamy w 21 wersecie, jedynym ratunkiem tego człowieka, tego syna, 15 rozdziału, 21 werset, jedynym ratunkiem w tej sytuacji samorządnego kreślenia swojego życia bez ojca, bez jego standardów, jedynym ratunkiem w sytuacji, w której się znalazł, było: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie i już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Wrócę do Ojca. To pozwalało mu wyrwać się z tej sytuacji. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy tej części historii, przy tej pierwszej części historii. Dlaczego syn poszedł z domu ojca? Dlaczego chciał opuścić ten dom? Czego mu tam brakowało? Wolności. Co mu przeszkadzało? Pozwólcie, że trochę wymienię te sytuacje, które w jakiś sposób według jego mniemania mu przeszkadzały. Nie czyń tego, synu, to ci zaszkodzi. Albo czyń to, bo to jest właściwe. Tak mówił ojciec do syna, bo to jest słuszne. Czyli syn uważał nakaz, zakaz, nakaz, zakaz. Czy dzisiaj Ewangelia nie próbuje się pozbawić nakazów i zakazów? Czy dzisiaj Ewangelia nie byłaby bardziej przyjazna dla odbiorców i słuchaczy, kiedy byłoby mniej zakazów i mniej nakazów? Czy by nie było łatwiej ją skonsumować? Czy by nie było tak, że więcej osób by się nią zainteresowało? Ta część historii obrazuje nam nieprzyparty urok cywilizacji zachodniej, w której urodziliśmy się i żyjemy w tej cywilizacji zachodniej i poddajemy się jej wpływom. Bez zakazów. Ty sobie ustanów, co będzie twoim zakazem albo twoim nakazem. Wysokie standardy moralne. Czy są one już nieistotne i przestarzałe? Cywilizacja zachodnia wdziera się do Ewangelii i próbuje przewartościować pewne jej zasady. Niepopularna Ewangelia dzisiaj to taka Ewangelia, która coś wymaga, która coś nakazuje i która coś zakazuje. Pozwólcie, że przeczytam pewien fragment. Ten fragment ma na celu zobrazować pewne tak zwane zmienione
podejście do Ewangelii, a nazywa się to modernistyczne podejście do Ewangelii. Cywilizacja zachodnia w jakiś sposób wpływać chce na Ewangelię. A więc jestem, Panie, powiedziałeś, weź swój krzyż, więc jestem. Więc jestem, aby to zrobić. Jestem po to, aby go nieść. Tak, ale to nie jest łatwe. Wydaje mi się, że chciałbyś, Panie, aby więcej ludzi było tak chętnym, takimi chętnymi uczniami jak ja. Obliczyłem koszty i oddałem swoje życie, ale ta droga, którą proponujesz, weź swój krzyż i naśladuj mnie, nie jest łatwa. Czy nie masz nic przeciwko temu, Panie, żebym obejrzał te krzyże, które mam nieść? Chciałbym znaleźć jakiś nowy krzyż. To nie znaczy, że jestem wybredny. Ale w dzisiejszych czasach uczeń musi być dostosowany do sytuacji. Do naśladowania musi być dostosowany. Zastanawiam się, czy są jakieś krzyże ze skórzanym obiciem, takie wyściełane. Chciałbym pozyskać innych do takiego celu, gdybym tylko mógł im pokazać trochę wygodniejszy krzyż. Jestem pewny, że pozyskałbym wtedy wielu. Muszę nadążać za eksplozją ludności i tym podobnymi sprawami. Czy istnieje jakiś płaski rodzaj krzyża, którym mógłbym nosić pod płaszczem, aby on nie był zbyt widoczny i rzucał się w oczy i drażnił kogokolwiek? To taki dobry stosunek do bliźniego. Nie drażnić go w tym wypadku. Tym. Dziwne, ale nie ma tu zbyt wielkiego wyboru. Jest tylko szorstkie, chropowate drewno na tym krzyżu, które proponujesz. Wydaje mi się, że noszenie go będzie bolało. Gdzie nie ma, czy nie ma tu jakich innych rodzajów krzyża? Gdzie mógł zapodzieć się, Panie Jezu, ten łatwiejszy krzyż? Czy odmienność dzisiaj, czy odmienność jest dzisiaj zbyt kosztowna? Czy poselstwo krzyża jest zbyt kosztowne, zbyt radykalne, dlatego należałoby coś zmienić w tym? Dzisiaj niewielu wykazuje zainteresowania tymi zainteresowaniami zalecanymi przez Ewangelię. Jakimi zaleceniami? Zaleceniami, stylem życia. Synowi marnotrawnemu wydawało się, że jest mu krzywda, że jest ograniczony, że się dusi. Dlatego postanowił poszukać innego życia, a nazwijmy to innej Ewangelii. Dzisiaj ci, którzy pozostają w ramach społeczności religijnej przy tej starodawnej Ewangelii wynikającej z Pisma Świętego, ci, którzy pozostają, a nawet z tych, którzy pozostają, jakaś część wymyka się tylnymi drzwiami z Kościoła, mówiąc, ten krzyż to nie jest dla nas. Dlatego w związku z tym opuszczaniem wielu tej drogi, że za trudna, czy jeszcze możemy sobie pozwolić na odmienność pewną i z pewną specyfikę tej Ewangelii Słowa Bożego, która jest w jakimś sensie tak bardzo jakoś nietrawiona przez chrześcijan, a nawet przez wyznawców adwentystów Dnia Siódmego? Czy Kościół nie byłby bardziej użyteczny,
gdyby jego nauki były mniej szczegółowe w swoich zakazach, a bardziej pomagały się ludziom dobrze czuć w tej społeczności, w tym kościele. Wybitny ewangelista protestancki działający na terenie Stanów Zjednoczonych, Billy Graham, można powiedzieć, rozpoczął dobrze. Ale w czasie trwania swojego życia, wydaje mi się, kiedy ja tak trochę czytam jego biografię, że rozpoczął mówić to, co się ludziom podobało, co chętniej ludzie słuchali. Stąd te tysiące. Stąd te wielkie zgromadzenia. Ale zostawmy go. Krótko mówiąc, czy wymagania Ewangelii nie pozbawiają społeczności wierzących, Kościoła, jego znaczenia i liczebności ludzi? Czy te wymagania nie powodują, że wielu odchodzi, bo za chropowaty ten krzyż? Za dużo wymagań, za dużo nakazów, zakazów. W ziemskim życiu Jezusa, za Jezusem podążały tłumy. I pewnego razu Pan Jezus zaczął im mówić pewne prawdy. I co się stało? 70 uczniów odeszło od Niego. Jezus mówił do nich i w pewnym, nawet mówił im takie rzeczy, kto miłuje ojca, matkę nad Niem, nie jest mnie godzien. Albo ja jestem chlebem życia, kto będzie spożywał ten chleb i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie 70 uczniów mówi twarda to mowa. Odeszło i już z Nim nie chodziło. Powiedz, dzisiejsi spece od wizerunku jakiejś publicznej osoby zganiliby Jezusa, że Jego postawa spowodowała odejście 70 uczniów. Gdyby dzisiaj pastor jakiegokolwiek kościoła utracił przez swoją mowę i kazanie 70 uczniów, to albo jest zawieszony, albo pozbawiony pracy. Bo słowa Jezusa w jakiś sposób, możemy powiedzieć, odepchnęły tych ludzi od Niego. Zgorszyli się i odeszli. I jakoś mało kto się zastanawia, że były to słowa prawdy, która ta prawda jakoś powodowała, że oni nie mogli tego znieść. Dzisiejszy czas ma silną pokusę, aby przypuszczać, że znaczenie Kościoła wzrośnie, jeżeli nauki Jego i styl życia będą zbliżone do życia ludzi, których się chce pozyskać. To wtedy wzrośnie nasza pozycja w celu pozyskania. Tylko to tak nie jest. To tak nie jest. Jednak ostrzeżenie ze Słowa Bożego brzmi: weź swój krzyż i naśladuj mnie. To jest wzorzec drogi. Nie kieruj się w stronę, którą świat wymyśla i cywilizacja zachodnia, że to będzie akurat lepsze. Pozwólcie, że zacytuję dosłownie półtorej zdania pewnego człowieka, a dokładnie powiem jakiego, arcybiskupa, czyli przedstawiciela Kościoła Powszechnego, który swoją działalność tam prowadził na terenie Stanów Zjednoczonych, Daniela Pilarczyka. On powiedział dosyć dziwne słowa, inaczej, ciekawe słowa, wartościowe słowa, tylko on to powiedział w innym kontekście. Ale same słowa mają trafność. Posłuchajcie. Jeśli Kościół śpiewa tą samą melodię jak każdy inny, to komu potrzebny jest Kościół? To jest proste przełożenie. Jeżeli społeczność wierzących, opierających swoją wiarę na Biblii, w pewnym momencie zaczyna śpiewać tą samą melodię, którą chce w sprawie chrześcijaństwa śpiewać świat,
to po co jest potrzebny ten Kościół? Do jakiego celu? To tam to jest, idźmy tam. I wszystko jest, i wszystko gra. To po co jest potrzebny Kościół? To pytanie udziela nam właściwej odpowiedzi, że Kościół ma dlatego znaczenie, że nie śpiewa tej samej melodii, co wszyscy. Że nie idzie w tym samym kierunku, co wszyscy. Adwentyści dnia siódmego, jak wiemy z historii, a myślę, że wiemy, są szczególnym ludem powołanym w szczególnym czasie i mającym szczególne poselstwo. A zatem nie mają poselstwa, które ma im wyznaczać świat. Każdy z nas jeździ, prawie każdy. Każdy z nas w jakiś sposób jeździ samochodem. Każdy w jakiś sposób ma ten samochód o określonej marce. Ja mam Opla, ktoś tu ma Toyotę, jeszcze ktoś ma jakiegoś tam innego. Koncern samochodowy Toyota w ostatnich latach uzyskał wysokie noty od Instytutu Badań zajmującego się badaniem rynku samochodowego. Wysokie wskaźniki sprzedaży tej marki, jak i wysoka ocena techniczna tej marki, niezawodności tej marki uzyskało dzięki czemu? Sprzedaż, klasa, dzięki czemu? Wdrożeniu, podniesieniu standardów wytwarzania i sprzedaży tych samochodów. Zgadzacie się z tym, że to ma wpływ? Wytwarzania, sprzedaży, jakości i tak dalej. Że to ma wpływ? Ale załóżmy hipotetycznie, że przychodzi pewien spec od marketingu i sprzedaży i mówi tak. Obniżmy wartość tego auta poprzez zastosowanie tańszych części. Jak zastosujemy tańsze części, to ten samochód będzie tańszy. A jak będzie tańszy, to sprzedamy go większej ilości ludzi, bo większą ilość ludzi będzie na ten samochód stać. Logika tu jest jakaś? Jest. Jest tu jakaś logika. Ale prezes, który dba o to, żeby ta firma miała ten prestiż, który ma mieć, nie zgodzi się na taką sugestię. Świat uczy nas o wartości standardów i ich podnoszenia. Ewangelia te standardy posiada. Przyjęta Ewangelia je realizuje, te standardy. Którą Ewangelię chcemy, według której Ewangelii chcemy iść? Tej modernistycznej, czyli przystosowanej do cywilizacji zachodniej, w jakiej żyjemy, czy tej z tym chropowatym krzyżem, o którym czytałem. My jako ruch społeczności Adwentystów Dnia Siódmego wywodzimy się z ruchu protestanckiego i to każdy z nas wie. Ale liberalny protestantyzm wierzy, i to można spotkać w niektórych opracowaniach, rozmowach, wierzy, że Bóg bez sądu, bez naszego poświęcenia, bez naszego posłuszeństwa, jakby obok nas, sprowadzi nas ostatecznie do swojego królestwa. Nie oszukujmy się, nic takiego się nie stanie. Bóg i Ewangelia, którą mamy w Słowie Bożym, stawia nam na naszej drodze, w świecie cynizmu i doczesności, wieczność zbawienia. W świecie niewierności wierność. Ewangelia stawia nam w świecie zabiegania odpoczynek sabatu. W świecie złamanych obietnic Ewangelia głosi wierność małżeńską. W świecie niemoralności Ewangelia głosi moralność prawa Bożego.
W świecie rozrzutności Ewangelia głosi skromność. W świecie biżuterii i złota Ewangelia głosi ozdoby duchowego charakteru. W świecie duchowych doznań ekstatycznych Ewangelia zaleca radość z prostego posłuszeństwa Bogu. Kościół, społeczność wierzących. I czy tu mówimy o nas, czy tu mówimy o jakimkolwiek innym kościele, zasada dla wszystkich jest jedna. Tylko to jest kwestia podporządkowania się. Kościół będzie miał największe znaczenie wtedy, kiedy pójdzie przeciwko powszechnemu, obranemu prądowi modernistycznemu, czyli zmienionej Ewangelii. To słowo przynajmniej ja tak rozumiem. Tego od Ciebie oczekuje Ewangelia. Nauczmy się pewnej lekcji z historii, z doświadczeń. Skądinąd bardzo w historii szanowanego kościoła metodystycznego. Wielu wybitnych mężów z tego kościoła wyszło w dawnej, dawnej historii. Wykonali wspaniałą pracę Bożą. Bóg ich używał. Ale jaki jest dzisiaj obraz? Co postanowili? Znany on jest, ten ruch, ten kościół w dzisiejszych czasach. Znany on jest w naszych czasach, że w swej wielkiej tolerancji, w sprawach zasad wiary, ich duchowni, jak i wierzący, mają możliwość wybierania różnych kierunków interpretacji Biblii. Próby zdefiniowania podstawowych zasad wiary w tej społeczności spotykały się z dużym sprzeciwem, a ich teologia utraciła z czasem swój tradycyjny, ewangeliczny wydźwięk. W co wierzą wierzący i duchowni tej społeczności? Odpowiadają: wierzę w Jezusa. Koniec, nic więcej. To jest prawdą. To jest prawdą, że tak należy wierzyć w Jezusa. Ale reszta z Ewangelii zaczyna być niewygodna. Reszta z Ewangelii zaczyna być niewygodna. To, co za tym idzie, to, co ma rodzić owoc. W ostatnich latach utracił on około 1 milion wyznawców. Kto ponosi winę za tak masowe odejścia? Tak, ci, którzy zarzucili pewne wartości, zasady i standardy Ewangelii. Gdyby ta utrata tych osób była wynikiem prześladowania, to byłaby jeszcze jakaś nadzieja. Ale Kościół, który niczego nie reprezentuje, jakikolwiek, który jest rozmyty w zasadach i standardach, śpiewa tą samą melodię, co wszyscy i dlatego nie jest on nikomu do niczego potrzebny. A teraz chcę powiedzieć jedno zdanie, ale to jest moje prywatne zdanie. Może ktoś ma inne, a może z waszych obserwacji może wynikać też i to samo. A mówię tu o pewnym przekroju w całym świecie. Nie tylko tu, czy w Cieszynie, czy w Wiśle, czy w Polsce. O przekroju w całym świecie. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest tylko o jedno pokolenie. Ile to jest pokolenie? No nie wiem. 100 lat, 70 lat. No dobrze, przyjmijmy 70 lat. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest tylko o jedno pokolenie od odrzucenia tego stylu życia, do którego powołała go Ewangelia. Dlaczego tak jest? Bo z upływem lat i zmianą pokoleniową wielu zachłysnęło się standardami cywilizacji zachodniej. Cywilizacja zachodnia ma wiele plusów, wiele też wartości pożytecznych w społeczeństwie. Nie neguję tego, ale ma w kwestiach duchowych pewien kierunek, który rabuje wiarę i osłabia duchowość ludzi.
Kult między innymi też i pieniądza, o czym mówiliśmy, dobrobytu, spokoju i tak dalej, perspektyw w takim spokoju rozwoju, jaki możemy mieć. Zmienić standardy to nie są odosobnione głosy. Wyjść z ery wiktoriańskiej i nie być tak bardzo drobiazgowym, jeżeli chodzi o sprawy życia. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Tak czytamy w Ewangelii Łukasza. Religia dzisiaj w społeczeństwie, w przekroju chrześcijańskim, funkcjonuje na płaszczyźnie sloganów. Gdyż nigdzie Biblia nie mówi, że ktoś może być autentycznym chrześcijaninem i nadal żyć w jakichś cielesnych grzechach niegodziwości. Biblia uczy, że autentyczny chrześcijanin czerpiący swoją wiarę od Chrystusa i łaskę i życie od Niego otrzymał nową naturę i nowe życie. I nowy sposób życia. Oczywiście błądzenie jest ludzką rzeczą. Każdy z nas błądzi. Ale Biblia naucza nas o wyznaniu grzechu, a wierny jest Bóg i odpuści nam grzechy nasze. Jednak w tym zarazem, w tym odpuszczeniu prowadzi nas na swoją wąską drogę. Idź, a nie grzesz więcej. Nie pozostawia nas na tej samej płaszczyźnie, na której zbłądziliśmy. Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale i 16 wersecie jest opisana historia drzewa figowego. Dlatego jest takie pytanie, czy znajdziemy osęd na drzewie figowym? Czy znajdziemy na krzewie winogron ciernie? Kto by tak twierdził, że tak, to albo jest szalony, albo nie ma pojęcia o ogrodnictwie. Drzewo figowe rodzi figi. Krzew winogronowy rodzi winogrona. I nie zrodzi innych owoców, bo z natury jest tym, czym jest. Co zatem powiedzieć o tych, którzy nazywają się chrześcijanami? Dodajmy może adwentystami. Albo uczniami Jezusa. A przynoszą owoce nieodpowiadający temu powołaniu. To tak jakby powiedzieć, że drzewo figowe rodzi, nie wiem, gruszki, osty, kolce. To jest niedorzeczne. Czyż nie byłoby słuszne powiedzieć, że kłamią i nie są naśladowcami Jezusa? Jak to jest możliwe, że wszyscy spotkali Jezusa na swojej drodze, śpiewają mu Alleluja, ale on absolutnie ich nie zmienił? W niczym. Czy to jest nauczanie Biblii i czy na pewno go w tym wypadku spotkali? Nikt z nas nie może komuś zajrzeć do serca, drugiemu do serca, co tam chowa na dnie. Ale jednak musi być jakiś sposób demonstracji wiary w Jezusa Chrystusa. Musi być jakiś widoczny sposób tej demonstracji, tych owoców. No i Mateusz w 7 rozdziale, ewangelista, i Jakub w 3 rozdziale i tam wersety daje właściwy jakby obraz, jak to może być. Dobre drzewo rodzi dobre owoce, a dobre źródło wody wydaje dobrą wodę. I to jest cała, że tak powiem, filozofia spotkania Jezusa na swojej drodze. Jeżeli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, oddanym Jezusowi, to oczywiście stylem życia każdy będzie kroczył drogą prawości. Jeżeli zdarzy się pobłądzić, jeżeli zdarzy się zgrzeszyć, upaść, Bóg podda cię dyscyplinie i okolicznościom, tak jak syn marnotrawny. A my wtedy w wyznaniu powracamy na drogę oddania się pod prowadzenie Jezusa Chrystusa. Ale nie mówmy, że zdążamy do nieba po drodze wąskiej, na której widać owoce drogi szerokiej. To jest okłamywanie samego siebie.
Chrzest, wyznanie wiary, tego doświadczyliśmy, przynależność do społeczności, jednak w tym wszystkim wielu pragnie zachować jedną rzecz. Panie, daj mi majętność. Chrzest, piękna sprawa, wszyscy patrzą, wspaniale podniosła atmosfera. Ona ma być. Ona ma być. Przynależność do społeczności, jak najbardziej, ja tam chcę być. Ale w tym wszystkim zdarza się tak, że wielu pragnie zachować własny model poruszania się po drodze wąskiej. Zawarli przymierze, ale to my ustalamy, jak się będę poruszał po tej drodze wąskiej. Pragną mieć pełną autonomię swoich czynów, być niezależni. Panie, daj majątek. Panie, daj zdrowie, daj siły, daj powodzenie, daj przynależność do tej społeczności. Ale zasady to ja sam sobie ustanowię, jakie mi będą odpowiadały. I trochę je zmodyfikuję. I jakoś ten krzyż, o którym tam wspomniałeś kiedyś, weź go, jakoś wyłożę go jakąś miękką tkaniną. Co się stało z prawdą, co się stało z Ewangelią i z biblijnymi standardami i co się stało tak, mówi Pan. Jezus przyszedł pełnić wolę Ojca, nie swoją, a my? Mówimy, często słyszę takie powiedzenie, zbliżając się już powoli do końca, mówimy, że najistotniejszą rzeczą jest znać Jezusa. To jest takie popularne powiedzenie w kręgach chrześcijańskich, różnych kręgach chrześcijańskich. Znać Jezusa. A to jest i prawda, przepraszam, to jest połowa prawdy. Najistotniejszą rzeczą jest w tym, czy Jezus zna nas. Bo znamy słowa z Pisma Świętego, kiedy powiedział, nie znam was. Nie znam was. Ja nie wejdę do pałacu prezydenta, no nie wiem, powiem Białego Domu, o, żeby nie naszego. Ja nie wejdę do pałacu prezydenta, jak podejdę do bramy i powiem, znam prezydenta, wpuśćcie mnie. Znam Jezusa, wpuśćcie mnie. Nie wejdę. Nie wejdę. I powiem, wpuśćcie mnie. Oni wpuszczą mnie dopiero wtedy tylko, gdy prezydent wyjdzie i powie, ja znam Piotra Wojcika, wpuśćcie go. I taka jest pełny obraz, znam Jezusa, poznać Jezusa. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie rzeczy niezgodne z prawem. Ewangelia Mateusza 7:23. Idźcie precz ode mnie wy, którzy twierdzicie, że jesteście moimi uczniami, którzy wyznajecie moje imię, mówicie, że jestem waszym Panem, a mimo to żyjecie, jakbym wam nie dał mojego kierunku, moich zasad, mojego prawa, którym mielibyście być posłuszni. Jak prowadzi Ewangelia, ta prawdziwa, ta niezmodernizowana, w trzech tylko słowach? Łaska Jezusa Chrystusa, skrucha od Ducha Świętego i posłuszeństwo. To jest fundament i zarys prawdziwej Ewangelii. Jak to możliwe, że wszyscy ludzie twierdzą, że spotkali Jezusa na swojej drodze, a On ich absolutnie nie zmienił w niczym? Czy to jest zrozumienie, nauczanie Biblii? Jak kończy się historia Samarytanina? Przepraszam, jak kończy się historia syna marnotrawnego? W sercu ojca była miłość. I syn marnotrawny nie miałby szans powrócić, gdyby nie było miłości ze strony ojca. On by sobie mógł mówić, że wróci, że zostanie w jakiś sposób przyjęty. Więc pierwszy warunek, jaki mógł
żeby on mógł wrócić i zostać przyjęty, to był warunek miłości ojca. Że ojciec w ogóle chciał z nim rozmawiać. Chciał go wysłuchać. Więc w sercu ojca była miłość, a w sercu syna skrucha i gotowość służby na warunkach ojca. Ojcze, ja jestem godzien być nawet sługą, najemnikiem, niewolnikiem Twoim, ale w Twoim domu. Więc w sercu ojca była miłość, a w sercu syna skrucha i gotowość służby na warunkach ojca. Wszystkie złe rzeczy zostały tam w świecie, jakby to ująć tym językiem, który tam jest opisany przy świniach, bo tam on znalazł się na dnie, gdy pasł świnie. Wszystkie złe rzeczy tam zostały. Ojciec okazał łaskę mu, wprowadził go do domu. I wiecie, co tam było? Te same warunki, które mu na początku przeszkadzały. Te same standardy, w których czuł się tak zniewolony, niekomfortowy, na skutek czego, że powiedział: ojcze, daj mi majętność. Ojciec wprowadził go do tych samych warunków, do tych samych standardów, do tego samego domu, który tak na początku był dla niego niewygodny. A teraz wszystko mu się odpowiadało i podobało. Istnieją dwie drogi. Wąska i szeroka. Dwa rodzaje drzew z dobrymi owocami i złymi. Dwa fundamenty, piaskowy i skalny. Dwa królestwa, Boga i szatana. Dwie zapłaty, jedna do życia, druga do śmierci. Ale istnieje jeden czas łaski, jedno nasze życie, jedna Ewangelia niezmienna, która prawdziwa, która zbawia przez Jezusa, z jedynym prawdziwym owocem posłuszeństwa. Syn marnotrawny nigdy by nie zapragnął powrotu, gdyby nie trudne położenie, w jakim się znalazł. Nigdy by nie zapragnął powrotu. A zatem, co jest dla nas ratunkiem? Być może, aby przyjąć i zrozumieć wartość prawdziwej Ewangelii, musimy znaleźć się w trudnym położeniu. Syn marnotrawny, jak wspomniałem, nigdy by nie zapragnął powrotu, gdyby nie znalazł się w trudnym położeniu. Oraz gdyby nie zrozumiał miłości ojca i warunków, jakie panowały w rodzinnym domu, że to były błogosławione warunki i dlatego pragnął do nich wrócić. Każdy z nas może wrócić. Amen.